Puk, puk. Kto tam? To ja, Marzec, a więc czas się brać do pracy. Witam Państwa bardzo serdecznie z Ogrodu Marzeń. Już marzec i tych prac przybywa, a przybywa. Ja się ogromnie cieszę, pokazywałam to Państwu. Mówiłam, że luty u nas był bardzo ciepły. Ja nie pamiętam, aby miesiąc luty był aż tak ciepły, żeby nie było śniegu i temperatury, no iście wiosenne. Więc generalne porządki w ogrodzie mam za sobą. Ale wiem też z komentarzy Państwa, pisaliście mi, że u Was jest aura zgoła zupełnie inna, zimowa i nie mieliście możliwości, aby wykonać tych prac. Ja wczoraj zakończyłam również prace porządkowe w ogrodzie, ale to już są takie prace, że mogę powiedzieć, no w zasadzie pracuję się z przyjemnością, gdy te wszystkie grubsze porządki zostały już wykonane. Jest to tylko takie docinanie rabat, gdzieś tam krawędzi ścieżek, delikatne plewienie, bo trzeba uważać, zaczynają wychodzić już różne siewki, więc żeby ich nie zniszczyć, to delikatnie trzeba plewić i oczywiście tam, gdzie wysiewają się mi rośliny jednoroczne, tak jak ranniki, werbeny, przepraszam, ranniki nie są roślinami jednorocznymi, to rośliny cebulowe, rozpędziłam się aż nad to, ale chodzi o to, że te rośliny, które się wysiewają, a chciałabym, żeby się wysiewały, tam ziemi nie wzruszam. Trzeba już zacząć przycinać różne ozdobne krzewy. Kiedy je i jak przycinać, to Państwu będę pokazywała, ponieważ nie wszystkie przycinamy. Zależy to od gatunku odmiany. Przede wszystkim jest taka zasada, że te krzewy ozdobne, które kwitną wiosną, teraz nie tniemy. Wykonujemy tylko cięcie sanitarne. Polega ono na tym, że wycina się pędy przemarznięte czy pędy złamane. Natomiast cięcie tych krzewów jest po ich kwitnieniu. Przycinam te pnącza czy krzewy ozdobne, które kwitną latem albo wczesną jesienią. Staw również, jak Państwo widzicie, nasze oczko wodne, czyli my nazywamy staw, bo jest tak, tutaj są rośliny posadzone, żeby wyglądał jak zbiornik taki naturalny, troszkę zahaszczony, zarośnięty. W tej chwili jest już uporządkowany, wszystkie z ubiegłego roku pędy zostały wycięte, jest przygotowany, rybki już się cieszą, bo gdy jest ciepły, słoneczny dzień, to pływają z radością po tafli wody. I czekamy też na dzikie kaczki. Jakie prace dla ogrodników mam jeszcze na marzec dla siebie? Jeżeli chodzi o rozsady, to jest już dobry czas na pikowanie, dobry czas na wysiewanie jeszcze różnych roślin ozdobnych. Ja w tym roku nie wysiewam roślin ozdobnych, owszem, mam kilka zakupionych nasion, ale będę je wysiewała wprost do gruntu. Natomiast jeżeli chodzi o warzywa, to też Państwu powiedziałam, że skupiam się tylko i wyłącznie na pomidorach. Rozsady pomidorów będę już dzisiaj wykonywała, ponieważ dzień jest dłuższy, jaśniejszy, ja nie mam lamp doświetlających, więc liczę na te pogodne, długie dni, które właśnie sprzyjają temu, że rośliny pięknie rosną, nie wyciągają się, są zdrowsze. No i wiecie Państwo, że u mnie parapety, wszystkie miejsca są zajęte przez koleusy, a koleusy sięgają już górnej części okna, a więc są bardzo, ale to bardzo duże. Ja je tylko co jakiś czas odwracam, żeby miały, żeby urosły takie jednakowo krzaczaste z każdej strony, bo one już tak rosną na jedną stronę do słońca, więc trzeba je odwrócić, żeby potem były jednakowe. Jeżeli chodzi o pracę w warzywniku, my dosyć późno jakoś wzięliśmy się z różnych powodów do wyrównania terenu warzywnika z glebogryzarką, ponieważ mieliśmy różne inne ważniejsze sprawy. I dlatego też nie siałam po raz pierwszy od lat bobu zimą. Zawsze to robiłam grudzień, styczeń albo luty, w zależności od tego, czy ziemia nie była zamarznięta, no bo jak jest zamarznięta, to niestety nic się nie uda. I zawsze wydawało mi się, to jest taka moja sugestia i Państwo też pisaliście w komentarzach, że jednak sadzony ten bób zimą jest taki bardziej odporniejszy, zdrowszy. No ale teraz będzie posiany, posadzony w marcu. No, myślę, że też będzie dobry.
i można sadzić, siać do gruntu już wiele warzyw, między innymi pietruszkę, można siać marchew, ale marchew pod osłonami. I tutaj dzisiaj także w tej kwestii będę działała, będę siała marchew i zrobię tunel foliowy, tak aby marchew była osłonięta przed ewentualnymi przymrozkami. I tak jak Państwo widzicie, tych prac jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś ma tarasy, schody tarasowe, czy przed domem chciałby mieć rośliny w donicach, być może już posadziliście rośliny cebulowe wiosenne. Ja to też zrobiłam, ale nieco inaczej. I jestem sama ciekawa, jaki wyjdzie efekt. Do donic posadziłam rośliny cebulowe, te, które mamy w gruncie. Nie kupowałam, tylko te, które u nas rosną. Wykopałam je z gruntu i tak z całą bryłą, taką większą, posadziłam do donic. Posadziłam szafirki, ponieważ chciałabym kompozycję biało-niebieską, więc posadziłam szafirki niebieskie, białe, białe stokrotki, białe narcyzy, nie zapominajcie, uciekło mi, ale wróciło. Och, ta skleroza, cóż, nie boli. I nie zapominajki. I jestem szalenie ciekawa, jak ta kompozycja będzie wyglądała. I zastanawiam się jeszcze nad może dokupieniem niebieskich bratków. Tylko muszę poszperać w donicach, bo część koleusów rosła w glinianych donicach i trzeba by było im to miejsce zmienić. Przynajmniej na razie, bo tak naprawdę to dla koleusów czekają ogromne gliniane donice. One trafią do ogrodu i będą tutaj rosły, powiedzmy, do września, chyba że wrzesień będzie się odznaczał wysokimi temperaturami w dzień i w nocy, no to troszeczkę później, ale trzeba wyczuć ten moment, gdy robi się chłodno, szybciutko koleusy przenieść, bo one są bardzo wrażliwe na chłody. W szklarni ja, proszę Państwa, nic nie wysiewam. Dlaczego? Dlatego, że już wkrótce trafią tam donice z agapantami. Trzeba przewieźć po to, żeby w szklarni jest cieplej zawsze, bardziej słonecznie, więcej jest tego dnia jasności, bo w domu w piwnicy mają już troszeczkę za ciemno, o ile zimą było przy oknie jasno, teraz już potrzebują więcej tych promieni słońca, więc przewożę tam koleusy po to, żeby one wypuściły piękne zielone liście i żeby wiosną były już śliczne zielone w ogrodzie. To tyle chyba z moich takich prac, co ja tutaj... A, zapomniałabym. Przecież dzielę rośliny. Oczywiście dzielę trawy, dzielę byliny. Wyszukuję gdzieś tam, miałam posadzone floksy wiechowate i widzę, że jeszcze gdzieś korzenie zostały i od korzenia pięknie wyrosły floksy, więc znowu wyszukuję im miejsca tak, aby rabaty były latem bujne, kolorowe, żeby ta cała powierzchnia w miarę możliwości rabaty była zielona, bo wówczas jest mniej plewienia. Rośliny się wzajemnie porastają, przerastają i chwasty nie mają szans, aby wyrosnąć. Życzę Państwu przyjemnej pracy w ogrodzie i życzę Państwu hortyterapii, bo to jest naprawdę znakomita praca, znakomity relaks, znakomite zdrowie. Gdy mamy jakieś problemy, kłopoty, czy coś, co nam tam gdzieś siedzi w głowie, nas nurtuje, praca w ogrodzie, gdy tak się wyładujemy, zostawimy te swoje siły, kalorie w tym ogrodzie, to wszystko z nas spada, to wówczas czujemy się o wiele, wiele lepiej i wszystko widzimy inaczej. Więc życzę Państwu wspaniałej hortyterapii w ogrodzie i do zobaczenia!